Kurs pierwszej pomocy będzie odbywał się w Dreźnie na Schützen Plus 12 w firmie Primeros. Przy płatności przez internet kosztuje 29,90. Przy normalnej płatności kosztuje 45. Przepraszam. Kurs trwa od 11 do 18.30. No i tutaj w Kamenc wymagają ode mnie, żebym, jak będę przedłużał prawo jazdy, żebym posiadał kurs pierwszej pomocy niemiecki. Gdyż nie chcą, żebym jak polskiego używał, że jest już stary i że ja muszę zrobić. No ale zapewniono mnie, że będę robił to raz w życiu, więc no jadę całą niedzielę, będę siedział, słuchał 100 tysięcy razy tego samego. No, na kursie ADR, na kursie na prawo jazdy kategorii B, kategorii C, kategorii E. Może na kategorii B nie było, ale na C i E był kurs pierwszej pomocy. Później na kursie na przewóz rzecy chyba był na pierwszej pomocy, plus jeszcze na modułach mieliśmy pierwszą pomoc, więc no, tych kursów to już milion w życiu człowiek zrobił. I no niestety muszę robić następny. Opowiem, jak będę wracał po tych 7,5 godzinach, jak to wygląda i jak to tutaj jest, bo ja też tego jeszcze nigdy tutaj nie robiłem w zewnętrznej firmie, bo kurs pierwszej pomocy, że tak powiem, w ramach modułów tutaj niemieckich to miałem zrobiony, no ale to muszę robić następny. Zakończyłem kurs pierwszej pomocy, trwał od 11 do 18.30, dosyć fajnie prowadzony, duży plus, że w niedzielę, duży plus, że można było poćwiczyć pierwszą pomoc na manekinie, co się jeszcze mi nie zdarzyło, żeby było dużo czasu i żeby nie było jakiegoś nacisku i można było, że tak powiem, sztuczne oddychanie poćwiczyć na manekinie, plus dosyć fajnie poprowadzone przez młodego studenta. Kurs jest ważny bezterminowo, a dla osób, które są w firmie, pracownikami od pierwszej pomocy, jest ważny 2 lata. No ja sobie zrobię kopię i do prawa jazdy dam. Oryginał nie wiem, czy mi oddadzą, ale sobie na wszelki wypadek zeskanuję, żeby mieć. Pomoże w firmie, powiem, może coś z tego wyjdzie więcej, albo nie. To nie jest jakaś wielka filozofia, a jednak zawsze warto mieć. Polecam, firma Primeros w Dreźnie i w Radebeulu. Kursy są praktycznie codziennie, łącznie z tym, że są w sobotę i w niedzielę, więc dla pracujących bardzo fajne rozwiązanie. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapka w górę i do następnego filmu. Cześć!